Dobra, co chcesz? Serio, mam cię zabić, czy... okej. To widmo najwidoczniej nie potrafiło zmienić się w lisza. I teraz możemy obniżać sobie te schodki. Te schodki, czy ten pomost. No jak kolejny bóg. I kolejny ork. No szczerze, serdecznie dość mam już tego poziomu. Naprawdę przechodzę go już chyba piąty raz i za każdym razem ginąłem z powodu tych dziwnych. Tych dziwnych. Jak to się nazywa dobrze? Tych drgawek właśnie. Tych dziwnych drgawek naszej postaci. Okej, to była Mordessa, boss w tym poziomie. Jednak właśnie Mordessa postanowiła wymknąć się nie po angielsku. Włazisz? Okej, co wróg to głupszy. Tutaj mamy dosyć ciekawy motyw, mianowicie schodki emanujące jakąś dziwaczną postacią. Jest to trik, który cały czas będzie cofać nas do początku czy do połówki tych schodków. Jak widzicie, cały czas możemy iść, iść i nigdzie nie dojdziemy. Co musicie zrobić, to po prostu iść na sam dół oraz nacisnąć ten kafelek, który spowoduje rozproszenie tego zaklęcia. Właśnie to jest moment, w którym naprawdę zaciąłem się kiedyś. Myślałem, ponieważ ta aura pulsuje. Co jakiś czas właśnie te małe zielone drobinki znikają. I ja wtedy myślałem, że to jest sposób, by te schody przejść. Trzeba właśnie poruszać się, kiedy tych drobinek nie ma. I to mi zajęło naprawdę dużo czasu. Ja mam lepszy ogień. No właśnie, wszystko co trzeba zrobić to po prostu dezaktywacja zaklęcia. I to już chyba ostatnia. Tak, jesteśmy już bardzo blisko końca tego poziomu. Postaram się nie spaść. Wow. To jest, oczywiście możemy spojrzeć jeszcze jakiego progresu dokonaliśmy. Naprawdę boję się teraz naciskać za bardzo klawisz do przodu, żeby nie spaść. No tak, cała nasza droga. Okej, bugi, bugi. Spokojnie i powoli. I okej. To jest Mordessa, która ma najwidoczniej problemy z oczami, skoro tak zakryła swoim hełmem, swoją buźkę. No a nam grzecznie aktywował się checkpoint. Oraz czas na boss time. Czas na boss time, tak, to była Łęcz. To jest dosyć ciekawe, babka, ta Jacyndra znaczy. Jacyndra jest bliska okropnej śmierci, poświęca jeszcze jest udziałem jakiejś dziwacznej ofiary demonowi i wszystko co mówi to babsko. Teraz znowu, powtarza się. W zasadzie nie będę beczeć i na pewno jej matka nie będzie beczeć, jeśli jej nie uratuję. Tak, Mordessa okazyjnie teleportuje się, jednak nie jest jakimś ciężkim bossem. Papa, i właśnie zginęła. Czy czegoś nie zebrałem? Nope. Okej, teraz w zasadzie to jest nasz cel misji. Musimy uratować Jacyndra, jednak nie możemy. Właśnie nie możemy jej uratować. Musimy po prostu grzecznie poczekać, aż zjedzie, a ten okrąg zmieni się w magiczny portal. To jest jeszcze trzeba bardziej wcelować, żeby spaść na ten szmaragd. Chyba tutaj jakoś spadną, mam nadzieję. Tak, wszystko co musicie zrobić to po prostu czekać, aż Jacyndra powolutku zjedzie w dół. Dobrze się bawisz, Jacyndra?
Take your time. Najwidoczniej mieli prawo. Tak, skończyliśmy misję i przy okazji zgarnęliśmy maksimum złota. Tak, teraz czeka nas ostatnia misja w kampanii światła, jaką jest Vatar. Ponieważ tym portalem, pomimo że animacja wskazywała na to, że po prostu spadliśmy do jakiejś dziury czy jakiegoś lochu, jednak właśnie zakładam, że przenieśliśmy się tym dziwacznym, okrągłym, niebieskim portalem do siedziby demona Vatara. Tak, to nie będzie się działo w następnej sesji, jednak prędko coś zrobię z tym bugowaniem i wracam za chwilę.